Wiadomości z gminy Orzysz, a w nich Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony w Orzyszu. Finał 6. Międzyszkolnego Konkursu Poezji Angielskiej. Spotkanie mieszkańców z przedstawicielami żołnierzy amerykańskich. 7. Turniej siatkówki kobiet. Cykl spotkań burmistrza z mieszkańcami Orzysza podsumowujący półmetek kadencji. Konkurs wiedzy o Orzyszu i ziemi orzyskiej. Dzień kobiet w Orzyszu. UKS 1 w finale Mistrzostw Polski w Unii Hokeju. Zapraszam na materiał. Pod pomnikiem żołnierzy wojny 1920 internowanych w Orzyszu rozpoczęto gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczysty apel zaczął generał Jarosław Gromadziński oraz burmistrz Zbigniew Włodkowski. Pamięć i cześć żołnierzom poległych z rąk komunistycznych oprawców złożyli m.in. oficerowie Wojska Polskiego, samorządowcy, policjanci, strażacy, szkoły i orzeszanie. Kolejnym punktem obchodów była wystawa Żołnierze Wyklęci Pamiętamy, zorganizowana przez Muzeum Wojska Wojskowości Ziemi Orzyskiej przy współpracy Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień zakończono nowo rodzącą się tradycją, czyli nocnym biegiem pamięci żołnierzy wyklętych, którego start i meta znajdowała się na plaży miejskiej. 4, 3, 2, 1. Jak przystało na wojskową stolicę Polski, ceremonii wręczenia nagród przewodniczył sam król wśród generałów, generał Jarosław Gromadziński, który wraz z burmistrzem i ponad 150 innymi zawodnikami brał udział w drugim nocnym biegu pamięci żołnierzy wyklętych. Zdobyłeś piękną statuetkę. 1 marca w gimnazjum imienia Adama Mickiewicza w Orzyszu odbył się już po raz 6. międzyszkolny konkurs poezji angielskiej. Wśród zaproszonych gości byli m.in. burmistrz Zbigniew Włodkowski, naczelnik Wydziału Promocji pani Agata Borchet, wizytator z kuratorium pan Krzysztof Szwed oraz amerykańscy żołnierze pod komendą kapitana Tomasa Opalaka. W konkursie drugie miejsce zajęła orzyszanka Wiktoria Chludzińska. Na koniec można było posłuchać piosenek w języku angielskim w wykonaniu gimnazjalistek Katarzyny Ferenc oraz Moniki Zawadzkiej. Drugiego marca z inicjatywy burmistrza zorganizowano spotkanie mieszkańców Orzysza z Grupą Integracji Sił NATO oraz żołnierzami amerykańskimi. Major Wojciech Zaborowski i kapitan wojsk amerykańskich Tomasz Opalak przedstawili orzeszaną rzeczywistość, w jakiej się znajdą po przybyciu wojsk NATO. Były także liczne zadawane pytania z widowni. Na ile skorzystamy z przyjazdu wojsk amerykańskich do naszego miasta, będzie zależeć w dużej mierze od nas samych i naszej indywidualnej kreatywności. Na zbliżający się Dzień Kobiet Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu zorganizował 6. turniej piłki siatkowej kobiet, do którego zgłosiło się 10 drużyn. W kategorii gimnazjum orzeszanki musiały uznać wyższość koleżanek z Pisza, zajmując 3. miejsce. W kategorii Open najlepsze były panie z MKW Mazury, które wygrały w finale z reprezentantkami 2. LO z Pisza. 3. były panie z zespołu Space Łomża, które wyprzedziły siatkarki z Orzysza, Okartowa i Gałdynek. Burmistrz Orzysza rozpoczął cykl spotkań z mieszkańcami podsumowujący półmetek kadencji. 6 marca spotkał się z seniorami. Gościem specjalnym był nowo powołany komendant Komisariatu Policji w Orzyszu pan Grzegorz Kobeszko, który przedstawił problem wyłudzania pieniędzy od osób starszych metodą tzw. na wnuczka. Burmistrz zakończył spotkanie prezentacją multimedialną ukazującą przedwyborcze postulaty i etapy ich realizacji po 2 latach kadencji. Następnymi mieszkańcami, którzy przyszli na spotkanie z burmistrzem, byli obywatele Zielonej Doliny oraz ulicy 22 Lipca. Sala Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej, w której odbywało się spotkanie, cała wypełniła się mieszkańcami. Na spotkaniu byli obecni wicestarosta Marek Wysocki, radny Krzysztof Grącki oraz dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej pan Władysław Pszczółkowski, który jako pierwszy zabrał głos i merytorycznie przedstawił sytuację energetyczną w gminie oraz plany wybudowania nowoczesnego Zakładu Energetyki Cieplnej. Burmistrz wykazywał poprawę kondycji finansowej budżetu gminy i perspektywy spłaty zadłużenia oraz możliwości inwestycyjne. Dzisiejsze spotkanie mieszkańców Zielona Dolina
jak i wcześniej odbywa się w obiekcie, gdzie gospodarzy Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej. Z mieszkańcami, z sąsiadami z Zielonej Doliny jesteśmy związani nieco bardziej, jako że część członków naszego stowarzyszenia mieszka właśnie tam, na osiedlu, i takie działania jak dzisiaj, ale i inne ciekawsze podejmujemy już od kilku lat. Kolejna świetna impreza wymyślona i zorganizowana przez Orzyskie Gimnazjum. Konkurs wiedzy o Orzyszu i ziemi orzyskiej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy, którego pomysłodawczynią była pani Teresa Kaca, wymagał od uczestników konkursu znajomości historii, tradycji, geografii oraz przyrody ziemi orzyskiej. Myślałem, że znam Orzysz, ale widząc zadania, z jakimi przyszło zmierzyć się uczniom, stwierdziłem, że wiem, że nic nie wiem. Wiedzieli natomiast uczniowie, i to najlepiej ze szkoły podstawowej w Okartowie i gimnazjum w Orzyszu. W rywalizacji indywidualnej ze szkół podstawowych najlepsza była Gabriela Sowa z Okartowa, przed Karolem Brzostkiem z Dąbrówki i Agatą Konopka z Okartowa. Z gimnazjalistów największą wiedzą wykazała się Oliwia Kubka z Orzysza, drugie miejsce zajęła Adrianna Włodkowska z Dąbrówki, a trzecie Piotr Dawidowicz z Orzysza. Jeden z piękniejszych dni w roku, Dzień Kobyt, z artystycznym wieczorem w hali Mosir, który rozpoczął się od czerwonego goździka, był w Orzyszu wyjątkowy, przepełniony uśmiechem i humorem. A to za sprawą burmistrza Zbigniewa Włodkowskiego, wicestarosty Marka Wysockiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Myki. Ja, drogie panie, życzę, żeby każda z was była lekiem na całe zło, żeby była nadzieją na przyszły rok, żeby była gwiazdą w ciemności, mistrzem świata radości, cała ty, Orzyska dziewczyny. Także uczniowie Orzyskiego Ogólniaka przedstawili szereg skeczy, których nie powstydziłby się zawodowy kabaret. Oprawę muzyczno-sceniczną zapewnili uczniowie z gimnazjum, dając przybyłym paniom chwilę odpoczynku i relaksu. Wieczór uświetnił występ chóru męskiego Oktawian, złożonego z samej polskiej elity śpiewaków. Jednak ten wieczór należał do pani Jadwigi Gryncewicz, która wprost zachwyciła swoimi artystycznymi wyrobami z filcu wszystkie panie, które przybyły podziwiać Galerię Kobiet Kreatywnych, gdzie orzyskie panie przedstawiały swoje rękodzieła i twórcze pomysły. Kolejny sukces uczniowskiego klubu sportowego Jedynka, który był organizatorem półfinału B Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w Unii Hokeju. 11 i 12 marca rozegrano mecze dające możliwość wyłonienia trzech najlepszych zespołów, które zagrają w finale Mistrzostw Polski. Turniej wygrały dziewczyny z Podhala Nowy Targ przed UKS Jedynką oraz klubem sportowym Dziki Gęsi Zielonka. Życzymy dalszych sukcesów podopiecznym pana Marka Dęcewicza. To wszystko w tym wydaniu wiadomości. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.